A jeśli chodzi o Twoje plany na Sylwestra? Mój Sylwester będzie jednym z nielicznych, które spędzę z moimi najbliższymi, bo zazwyczaj spędzałam go od ostatnich lat pracując, śpiewając, grając muzycznie. Także tym razem będzie on spędzony w gronie moich najbliższych, ale nie będzie to żadna huczna impreza, bo ja nie jestem typem imprezowiczki. Honorata, dlaczego w tym roku nie zobaczymy Cię na żadnej z wielkich scen? Bo tak jak sama wspomniałaś, właściwie większość Sylwestrów koncertowałaś. Tak, rzeczywiście była taka sytuacja, natomiast teraz w tym roku zdecydowałam, że bardzo chciałam spędzić czas z moimi najbliższymi. Przede wszystkim dlatego, że urodziło się pierwsze dziecko w naszej rodzinie, synek mojego brata, dlatego też w swoim rodzinnym mieście w Zgorzelcu razem z nimi spędzę tego Sylwestra. Myślisz, że nie będzie Ci brakowało tego czasu na scenie w tą wyjątkową noc? Tak naprawdę ja koncertuję od 6 lat, zagrałam już ponad 400 koncertów i bycie na scenie oczywiście jest cudowne, natomiast czasami przychodzi taka chwila refleksji, że w momentach, kiedy wiem, że mogę być ze swoimi bliskimi i z nimi świętować jakieś ważne wydarzenia w naszym życiu, no to jednak wybiera się te kwestie bardziej przyziemne, rodziny, a nie pracę. Nie kusili Cię jakimiś zawrotnymi stawkami sylwestrowymi, żebyś tylko wystąpiła? Nie, w żadnym wypadku. Ja tak naprawdę miałam tylko dwie miejskie propozycje, jeśli chodzi o zagranie jakiegokolwiek Sylwestra. Nie dostałam żadnej propozycji, jeśli chodzi o telewizję. Były to tylko dwa miejskie sylwestry, stąd też nie było kuszenia żadnymi zawrotnymi stawkami. Poza tym tak naprawdę wydaje mi się, że te zawrotne stawki, o których słyszymy w mediach, to jest po prostu ściema, to się nie dzieje, nie wygląda to tak kolorowo. Myślisz, że jak na przykład jakaś z telewizji by się do Ciebie odezwała, to również podjęłabyś taką decyzję, czy byłoby Ci ciężej zostać w domu? Szczerze mówiąc, nie analizowałam tego. Dla mnie propozycja jakiegokolwiek koncertu, czy to jest koncert sylwestrowy, czy koncert, który odbywa się na mojej trasie koncertowej, jest tak samo istotna i nie jest tak, że jedna jest ważniejsza od drugiej. Także nie wiem. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzymy fantastycznych świąt i Sylwestra. Super. Dziękuję bardzo nawzajem.